wigilijny czas nie objął swoją magią uniwersum w sposób znaczny. Do ekipy krakowskiej dołącza wcześniej obrażony i trzymający się na uboczu Gach, który widząc, że Wojtek i Monika są poróżnieni, próbuje odzyskać straconą pozycję. W Belwederze zaś po staremu. Krzysiek raz płacze, raz się cieszy, a raz pomstuje. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezonu 2019. 24 grudnia. Poranek. Major stwierdza, że już nie będzie się starał o Monikę i w ogóle to pojawia się na horyzoncie nowa, jeszcze lepsza kobieta, której dziecko oczywiście pozdrawia. Trochę się polepszyło. Dzisiaj Wigilia. Ja już do serca nie będę się dobierał. O, kotek. Może koty przymówią do rozsądku. Kuzynka zadzwoniła, co mnie, ja widziałem. Mówię, a co się z wami dzieje? Powiedziała, jak tak to się będzie działa, to ja go przyjmuję. A bigos, nie bigos, a dla pracownicy zawiozła, bo jedna to pentere mięsa nie. Przepraszam, ale chociaż powiedziała, że nagrzeje, surko zje. Powie, że Majer to robił. A dzwonił Krzysztof, żebym ja do niego zadzwonił, żebym go przeprosił. A jak on wyzywa mnie i kłamie, że ukradli węgiel, nie wiadomo jakie rzeczy, widzowie właśnie doprowadzają do takiego stanu. Ania chce mnie przejąć, na pewno lepsza kobieta. O i też ani syna pozdrawiam. Smętna wigilia na Belwederze. Krzysiowa opowieść wigilijna, podczas której głosi nam Ewangelię na swój sposób, ewidentnie poświęcając zbyt wiele czasu sprawom poczęcia Pana Jezusa, przy okazji mieszając Boże Narodzenie ze zmartwychwstaniem, następnie wzajemne życzenia i lament z powodu pustego stołu, mimo iż dom jest nadal pełen jedzenia z widzowskich paczek. A czyjcie te wiadro, o tam, co stoi, zielone? To Krzysiu dostał je rok temu, tam jest masa czekoladowa i rok stoi w tym samym miejscu. Więc realnie Krzysiek oczywiście z głodu nie płacze, lecz płacze za tym, że nie ma jak zwykle ugotowane, podgrzane i podane pod nos, a sam z siebie nawet nie posprząta, co dopiero ugotuje. Dzień dobry Państwu, mamy dzisiaj już zaraz Wigilię, będzie 18:00. U mnie Wigilii nie będzie. U mnie Wigilii nie będzie całkowicie. Dlaczego? Z tego powodu... Nie płacz, Krzysiek, chociaż tylko nie płacz. Smętne. Nie płacz. Będą święta. Nie płacz, powiedziałem nie. Nie płacz, ale, chociaż się raz powstrzymaj. Ale na święta trzymałem ten Boże opłatę. Święty, który przyjdzie zaraz Chrystus. Narodzony nowy. Zbawiciel świata, odkupiciel. Od wszystkich grzechów. Dla was chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech łaska Boża na was wszystkich spłynie. Nie ode mnie, ale Chrystusa, Pana naszego, który przyjdzie na świat, która matka jego, żaden mężczyzna, Duchem Świętym przez Ojca Matki Boskiej. Ojciec ci nie dotknął go. Do nas, zawita do nas, wszystkich, Polski, Ameryce, Polonii, Anglii, na całym świecie, wyciągnie rączkę i nas pobłogosławi. Wszystkich dobrych ludzi, a złych pośle do czysta i do piekła. Którzy do dobrych ludzi ordynarnie się odnoszą się, wyzywają, przezywają, różnie, wulgarnie. Ten dzień świąteczny, ten dzień narodzenia Pana Jezusa, Króla Chrystusa, który przyjdzie na świat. Trzymam w ręce brudne, nieumyte. Nie płacz, Krzysiu, już nie płacz, daj spokój, święta, chociaż nie płacz, Krzysiu. Nieumyte i boję. Nieobgolony, tak był Chrystus, Król Zbawiciel, jak dorósł, był święty. Jak ty? Tak był, nosił wódkę, wąskie nosił. Niech was błogosławi. Spójrz głowę na nic. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Marcinie. Czego mi życzysz? Marcinie, dużo szczęścia, radości, Bożego błogosławieństwa. A ja tobie życzę, Krzysztof, aby te święta były dla ciebie spokojne, radosne, bez pisania żadnych zawiadomień, żebyś dał ludziom trochę odpocząć, żeby ciebie nie zaczepiali,
i żebyś żył jeszcze ze 100 lat. Wszystkiego najlepszego, Krzysztof, ze świętami. Dziękuję. Krzysiu, a jeszcze został jeden człowiek do podzielenia się. Tak. Nie wiesz kto? Pato. Pato i jeszcze tutaj. Legolas. Oczywiście był Mikołaj, Krzysiu. Zostawił prezent. O, koperta Boża. O, już rączkę Krzysiu wyciąga. Daję ci ten prezent, Krzysztof, żebyś mógł sobie za to kupić trochę mleka. 3,2%. Proszę, to ode mnie, Krzysiu. Dziękuję, Marto. Dziękuję bardzo. Otworzysz później, jak będzie 18. Dobra. Pamiętaj, jak będziesz się czuł zagrożony, obróć kubek Legolasa, on tam ma łuk. Najważniejsze. On tam ma łuk, widziałeś? Obróć tutaj. I on będzie cię strzegł. Do ciebie strzelę teraz. No. Razem wspólnie gdzieś Wigilię, a umiesz tu mnie puść. Umiesz tu mnie. Umiesz tu mnie puść. A w banku byłeś? Byłem. I co? Pusto. Jeszcze pusto, to może dzisiaj jeszcze podjedź. Nie. Pojadę po świętach. To po świętach już na pewno dojdzie. Po świętach pojadę. Przemówienie wigilijne Wojciecha, nagrywane przez jakiegoś sapiącego mężczyznę, prawdopodobnie syn Moniki, jeżeli faktycznie istniał, lub Gacha. W tle okazjonalne śmiechy Rudej i historia z nieudanym wyjazdem do Białego. Teraz mamy ogółem wigilię. Właśnie chciałem pokazać ogółem wspaniałe wywiórki. Właśnie te dwie wywiórki karmiłem. I ogółem chciałem właśnie karmiłem, one właśnie przyszły. A tu jest po prostu, ja usiądę na chwilę tutaj, a chcę wam pokazać. No ta ogółem jest spora, świąteczny stół, jest Jezus Chrystus, ogółem stanieńce, barsz i gos, o który robiłem, sałatka Boża, tu sałatka, tu korkiety, po prostu tu sałatka, mędlinka wspaniała. Jabłuszka, o, śledzik, jest właśnie takie coś. Ja serdecznie was gorąco wszystkich ogółem pozdrawiam. Tych, którzy na mnie ogółem bzdury gadają, a którzy po prostu takiego czegoś nie ma. Bądźcie ogółem sobą, bo ten, co się dzisiaj urodzi w świat, to ogółem umarł za nasze grzechy. Na ten temat nie będę mówił za dużo. O! Taki będę chyba niedługo. Cholera. No, ale nie. Ja trochę mam brzuszka. To mało. To. Trzeba więcej po prostu znaleźć konkretną kobietę, jak to się mówi. Monikę. Znalazłem. Ale ona nieraz mnie, tak jak mogę powiedzieć, jak w rodzinie. Jak brat z siostrą się kłóci. Jak tata z mamą się kłóci. Każdy dla każdego, żeby był przyjacielem, a nie wrogiem. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. W odpowiedzi na film z płaczącym majorem i jako komentarz do całej wigilijnej sytuacji pojawiają się warte odnotowania komentarze, które oddają nastroje widzów z tego okresu. Pierwszy w nawiązaniu do płaczów majora sprzed dnia, że Monika chce go wyrzucić na święta. Miałeś, strusiu, złoty łuk, wyjebałeś się na bruk. Monika to jest stara dupa, nie dla ciebie jej chałupa. Sam na święta całe te powiesz, Knurze, ratuj mnie. A Knur siedzi z kopcem węgla. I co, strusiu, dupa zbledła? I drugi podsumowujący wigilię zarówno na Belwederze, jak i w Krakowie. W zasadzie to piękny happy end, jakby jakaś bożonarodzeniowa opowieść. Brakuje jeszcze pojednania i wspólnej wigilii. Monika okazała się być czarnym charakterem. Następnie luźne rozmowy krakowskie po spożyciu wigilii w nawiązaniu do przeróżnych tematów. Pani Moniko! No słucham pana. A czemu pani się wstydzi? Może by chciała... Ja panią nie nagrywam, może by chciała... Się. Ale proszę wypowiedzieć się o świętach. No święta, święta i po świętach. Tyle mam na ten temat do powiedzenia. A, widzicie, za bardzo nie chcę pani rozmawiać. Właśnie z majorem. Ja z majorem zawsze chcę rozmawiać, ale czy o świętach, to nie wiem. Takonowicz mnie wyrzucał, jak zobaczy to wszystko, to po prostu on będzie chyba do nas wpisał na policję, żeby mnie zabrali stąd i przybiegli do domu. A ja ogółem zameldowany jestem,
Kiedyś policja sama powiedziała, jesteś normalnie spokojnym człowiekiem. To, co robię, nagrywam ludziom. Ludzie chcą oglądać, a niektórzy ludzie są tacy, którzy specjalnie oni chcą dokuczać, żeby po prostu mnie zdenerwować, jak to się mówi. Porozmawiałem właśnie z Pawłem, całą rodzinę pozdrawiam, też będzie na pewno oglądał. Powiedział, że będzie się wybierał w tą stronę, to by chciał po prostu zobaczyć, porozmawiać ze mną. Pewne sytuacje, jak ktoś mówi, są takie, a nie inne. A co będzie dalej? O, na przykład gadał, bo to widziałem. No, ciekawe, jak to u pana Krzysztofa. Święta, różne rzeczy. A ty nie miałeś dziś jechać do Białego Stoku? Ja miałem, ale po prostu nie pamiętasz? Jechaliśmy i tylna opona. Ale prawa dziura. Tylna czy lewa? Lewa. Dobrze nie zarzuciło, bo rzuciło i po prostu na bok sunęliśmy się trochę. Ja mówię, żeby po prostu zahamować, bo dobrze miałeś, ale masz ten bagażnik. Dobrze, chociaż to opona była i koło zapasowe, ale po prostu było trzeba wyjąć pewne rzeczy z bagażnika, bo po prostu nie będę mówił na ten temat nic, ale ogółem dobrze ten podniosł. Ale to chciałeś na Wigilię jechać do Krzyśka? Słucham? Chciałeś na Wigilię do Krzyśka jechać? No jechaliśmy, a nie dojechaliśmy. No. Miałeś zamiar się z nim spotkać, tak? No, życzenia świąteczne mu złożyć. To... Opowiedz, jak dzwonił do mnie przedwczoraj, jak mu węgiel ukradł. O właśnie, ja już mówiłem. Jak dochodzenie było, co godzinę wydzwaniał do mnie, do pracy. Nie dawał pracować. Nie, 7 razy ty mówiłaś. Po co to dzwonisz? Węgiel kobieta, ukradł, policja była, dochodzenie. Policja była, no, to ja może, ja tam wysłał jakichś żołnierzy. Ktoś mu napisał scenariusz zwabienia majora do Białego Stoku. I gdyby pewnie nie było tej historii z tym węglem, to być może byśmy tam byli dzisiaj u niego. No właśnie. I przez całe święta. No ale niestety. A po co widziałaś, że on na ciebie krzyczał? No krzyczał i wyzywał. Tylko prawda? Patrzył, a to niech odda ci lampkę, co stoi no, na stole. Tylko lampkę. A, 700 zł. On co nagrał na swoim kanale, że on tobie nie odda. Tak. A jakim prawem? Ja za benzynę dla kierowcy oddałem. No tak. 270 zł. Ja sobie chciałem oddać, a ty powiedziałeś, że nie chcesz. No. Redaktorek mu przyniósł adresy do urzędów skarbowych do Krakowa i dzwonił. Na filmie była nagrana kartka. No właśnie. Z numerami telefonów do urzędów skarbowych. A po co? To za to będziesz odpowiadał. I chciałem właśnie pozdrowić księgową, która będzie się zajmowała moimi rachunkami. Myślę tak, że chciałaś się w jakiś sposób się zemścić, a bo jak pojechałaś z kotkiem, to po prostu nie miałeś do góry klucza i mówię, to ja tak przyczaję. Ale co zrobiłam? Chcesz mówić, co zrobiłam? Na klasę spałeś. Ale zemścić się za co? No, że musiałeś na klatce spać i wziąć później hotel z kotkiem. Spałeś. 25 grudnia. Drugi dzień świąt. Poranek. Major nagrywa poranek Ogniota, w którym bardzo wolno i z długimi przerwami porusza dużą ilość niezwiązanych ze sobą tematów. Stwierdza, że problemy krakowskie to wynik intryg widzowskich oraz opowiada, że był na świetlicy, gdzie odbywają się terapie uzależnionych. Następnie dodaje, że Konon podtrzymuje, iż Monice nie odda pieniędzy, wspomina o urodzinach Sławka i że w swoją działalność tą przedsiębiorczą założyłby coś z tego mieć dla siebie, a bank, nie bank, mu czegoś tam nie dał za zeszły rok. To wy, widzowie, doprowadzaliście się, żebym po prostu kłócił się z Moniką. O, i właśnie rozmawiał, żeby przyjechać do Krzyśka, bo się on martwi. A on wczoraj rozmawiał, czy ty jak przyjedziesz, to zostaniesz. Ja próbuję nawiązać jakiś może związek. Ja nie będę u ciebie siedział, po prostu patrzył i męczył się. Teraz sami widzicie, już po prostu 2 tygodnie, bo dzisiaj czwartek. No 2 tygodnie wyjechałem z domu.
W sumie niby takie strusiowe bingo, ale pokazuje, że właściwie już następnego poranka poświątecznego jest twardy powrót do rzeczywistości i zajmowania się obecną sytuacją. Telefon od Krzyśka z pretensjami, że ekipa krakowska nie przyjechała do niego z jedzeniem. Sam raz był telefon, Krzysztof dzwonił do właśnie do Moniki i mówi, a mieliście przyjechać? A Monika powiedziała, że tak, uszukałeś nas z węglem, że nie wiadomo co, a my tak zrobi, a czy przyjedziecie? A Monika odpowiedziała, że po prostu to tylko jest, zależy tylko od nas, ode mnie, od Moniki i od kierowcy, od kolegi. To tak samo jak mój kolega, od Bartka. I powiedziała, że właśnie porozmawiamy na ten temat ze sobą. Ukulturalniony komentarz widza. Spełnia się dokładnie co napisałem. Konon już nie wytrzymuje, spada zainteresowanie, to i sam ze sobą podupada i nie cwaniakuje. Telefony do majora wykonywane na siłę, byle tylko go ściągnąć. Zjadłem twoje grzybki, 4 wezwania na ciebie czekają, których sam jest powodem. Nie mam żadnych pieniędzy, nie mam nic do jedzenia. Mońka sama to skomentowała, że dzwoni, bo siedzi sam jak pies. Powtarzam raz jeszcze niedowiarkom i tym, co tak się podniecali, że Konon odżył i jest nowym człowiekiem. Bez zainteresowania Fiodora, Meksikano i Sławków i innych knur siedzi osamotniony i płacze, depresja, 4 ściany go zjadają i tęskni za strusiem. Jak Fiodor Konona nie nakręci na ofensywę telefoniczną, to ten wraca do swojego fatalnego stanu psychicznego i pod pozorem załatwiania spraw dzwoni i prosi się o przyjazd. A propos, w kolejnym filmie omawiana jest m.in. spina z Krzychem, który dzwonił z pretensjami, że nie przyjechali. Co ciekawe, podczas Wigilii była mowa, że jechali, ale samochód im się unieruchomił, więc zawrócili. A teraz jest nowa wersja, że to kara za kononowe kłamstwa. No jest major tutaj, bo jest na głośno mówiącym. Słuchaj, zapytaj się jego, ja dobrze zrobiłem, że przyjaciel stary koło stołu, ja zjadłem. Co zrobiłeś? Stary koło stołu, woli grzybu, ja zjadłem. Krzysiek ci zjadł grzyby i w tej sprawie dzwoni. No smacznego. No smacznego, no zjedz, no. A co, ty nie masz nic do jedzenia? Nie mam nic. A w lodówce ile było jedzenia? A nikt ci nic nie przyniósł? Nie. No widzisz. A kiełbasa, co pakowana była, co kupowaliśmy? Chyba z kilo kiełbasy było. Ta kiełbasa jest coś dla majora, że zgniła. Zgniła kiełbasa. A to zarobiłeś 1000, to kup sobie. Ale nie ma tych pieniędzy. No to nie moja wina. Nie ma pieniędzy ani na raj, ani na koncie, ani do zysku. No ale... Nie mają. No to widzisz. No to widzisz, no to co ja ci, Krzysiek, poradzę na to? No nic. A dlaczego, no a dlaczego ty mnie okłamywałeś? Dlatego nie było przyjazdu. Bo jakbyś sobie nie robił takich klejów, co? Ja i znam. No a no z kradzieżą węgla. A ty mnie nie okłamywałeś, że ten kładęcka z kolesem tańczowałem, ten patrzył z walca? A to nie ja ci mówiłam, że dętka pękła, tylko Wojtek. Co? Taka dętka. Gumka. Opona. Gumka pękła. Opona, że pękła. To ty mówiłeś, pękła. Ja nie. No ja nie. A prawdę to pękła tak. Ale Krzysiek, co chciałeś, bo major teraz nagrywa. Co chciałeś, bo Wojtek teraz nagrywa. Dobra, nic, nagrywaj sobie. Mówię do ciebie. Do Krakowa, do tego urzędu skarbowego, co będziesz miała podupcie. Ty co ty straszysz? No to każda działalność ma legalna. No. A ty podatków nie płacisz, ci wszystko zabiorą. Co mówisz? Major, mając 4 wezwania. 4 wezwania masz. Na szkolne i do odbioru. No to przyjedziemy, no to odbierzemy te wezwania i już więcej nie będą przychodziły. Bo będzie adres zmieniony. No.
Mówię, że przyjedziemy, odbierzemy te, wezwania i samochód więcej zabiorę już nie będą przychodziły. Adres będzie zmieniony. Będzie adres zmieniony i nie będą do ciebie już listów żadnych przychodzić. Dobrze. A coś jeszcze chciałeś ode mnie? O, widzieliście? A co, słuchaj, ja bym przyjechała, ale ja muszę być w piątek w pracy. Ponieważ ja mam ważne bardzo spotkanie. I ja nie dam rady przyjechać. No mam ważne spotkanie w pracy, co jakie? Co ciebie... W piątek. Chyba, że przełożyłabym je na sobotę. To mogłabym wtedy jutro przyjechać. Ale ja nie wiem, czy się Wojtek zgodzi przyjechać. Nie wiem, czy Wojtek się zgodzi przyjechać. Jutro? Jutro. Chodźcie, Paweł przyjechać. No to ja do ciebie potem zadzwonię, na razie. Nie słychać. Dobra. To uszy umyj. No to temat właśnie, nic nie ma co do jedzenia, a co jakiegoś... To on znalazł jakichś sponsorów, żeby go karmić? No, jak on wygląda? Jak tłustaś? Bo siedzi sam, nie ma z kim siedzieć. No właśnie. Jest wesoło. Gadał, nagadał. Jest... Teraz żałuję, że tak głupoty nagadał. Ja mu nawet chorobkę chciałam wieść. Sami widzicie, jak ja wyglądam ogółem. Co ja? Piany? Naćpany? Czyli nie wiadomo co? Jestem normalnym. Bo temu tak jest, ani inaczej. Na ten temat to chciałem wam powiedzieć. Im bardziej Szyjor jest na wylocie, tym częściej w treści filmów pojawia się potężny weganin, zwany Gachem lub kolegą Bartkiem, który próbuje wrócić z beta-orbity do swej rudej kobity. Monika natomiast dzielnie radzi sobie sama, bo podczas nocnego oglądania filmów z laptopem na kolanach zasnęła i prawie uszkodziła sprzęt po raz drugi, zalewając wodą. Z innej beczki major zaznacza, że ktoś mu zrobił tak w telefonie, że każdy numer nieznany jest blokowany. Te ciekawe blokady połączeń i numerów na telefonie majora później rozwiną nam się w całkiem niezłą awanturę. Lament męczeński, bębeński na drugi dzień świąt w Belwederze. Ludzie, Krzysiek, tutaj piszą, że ci współczują, że jesteś sami, musisz w piecu rozpalać, wszystko robić. No widzicie, kochanie, muszę sam wszystko robić i tak dalej. Ale sam sobie poradzisz? Sam sobie poradzę. Aha, mówił, żebyś się nie poddawał, że trzymają za ciebie kciuki. Kochanie moi, nie wiem, czy się nie poddam, nie wiem, czy... Co zrobię z sobą? Nie wiem, bo... Ja widzę po tobie, po twoich oczach nawet, że masz takie mętne oczy. Tak. Szkoda tego wszystkiego. Nie wiem, czy dożyję swoich lat tych 60. Pamiętasz, co ja kiedyś powiedziałem, Krzysiek? Pamiętam. Co ja powiedziałem, powiedz? Męczennika napadają. Tak. Ty, tak jak Pan Jezus, cały świat dźwigasz. No, tak. Może nie świat, całą Polskę. Tak. Całą Polskę dźwigasz. Tak. A pomocy od ludzi zero, tylko ty wszystkim pomagasz. Tak. Tylko gówno rzucają na podwórek, biją, zabić chcą tak jak Pana Jezusa ukrzyżować. Mówię, nawet nie wstyd dla chłopa zapłakać z takiej męki. Tak. Ja tak jak Pan Jezus. Czy Ty czujesz się, Krzysiek, męczennikiem? Tak, tak. No, widzę w Twoich oczach łzy. Pokaż oczy, Krzysiek, żeby się zaraz chociaż nie uroniły te łzy. Nie Czuję płacz. Się. Nie płacz, Krzysiek, nie płacz. Męczennikiem od A do Z. Trudno się mówi. Nie płacz, Krzysiek. Nie trudno się mówi. Jestem męczennikiem? Nie płacz, chłopie. A policji nie ma, bo policja łoży na to, rozumiesz? Lache. Nie płacz, Krzysiek. Na twoim policzku jest urojona łza. Nie płacz. A jak będę jeszcze prezydentem, to tym bardziej będę dziwić. Wiesz o tym? Ale to wtedy będziesz dał radę się w ogóle poruszać? Ile sił będę miał, będę się poruszać? Takie życie... To chujnie życie. Dobrze powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś. Lepiej w grobie leżeć niż męczyć. Major natomiast obejrzał inny film Konona i trochę na luzie, ale jednak odpalony, apeluje, żeby nagrywający płacili Krzychowi za nagrywanie, a nie podpuszczali, by to Konon ściągał hajs z niego, z Szyjora. Widziałem, że Marcin właśnie nagrywał Krzyśka, przyszedł, a podpowiada, ile ja, że mi samochodu nie odda. Śmiechu warte. Co ja mam za światło płacić? Wcześniej, jak do szpitala się kładłem, to ponad 1000 zł za światło zapłaciłem. To za tę ruinę, za te wszystko, co paliłem w piecu, a gada, śmiechu warte, a gada, że po prostu ukradli mu pół węgla, po prostu schowane
tam, gdzie Nero był, tam dalej, ponieważ tam chlebek jest i Rodo, Jan Łoś po prostu postawił mu łódkę, za łódkę, o widzicie, on mnie alkoholika zrobił, że ja alkoholik, a ja no dobrze, wszystko pozabierałem na ważniejsze, resztę się zabierze i już na ten temat to właśnie. O, Marcinek przywiózł boczek, to jak ich nagrywają, jego nagrywają, to niech dla niego płacą. Ja po prostu nagrywam siebie, ja nikomu nie nagrywam i po prostu sam za to odpowiedzialny jestem. Oczywiście Mleczny Golem potrafi sam nagrywać i wrzucać, ale jest tak leniwy, że nie ma na to ochoty z jednej, a z drugiej wciąż nie ma dostępu do swojego kanału, do którego dostęp w 2019 roku wraz z ogromnym przemiałem widzów i redaktorów na Szkolnej po prostu pewnego dnia zaginął. Aczkolwiek to też nie był jakiś wielki problem, bo tych kanałów w historii Szkolnej już było sporo, prowadzonych na nowo od zera. W owym czasie Szkolna miała swój wręcz pik popularności, w którym nowy kanał błyskawicznie miałby potężnej ilości subskrybentów, więc tak zwany start od zera to trwałby może pierwsze 3-4 dni, albo i tego nie. A potem już wszystko by było jak trzeba. Dzięki kanałowi Szkolna Uniwers zachował się light z drugiego dnia świąt. Krzysiek jest w fatalnym nastroju i mówi, że tu się męczy na ziemi i wolałby być z mamusią i tatusiem gdzie indziej. I mówi to mało powiedziane, generalnie jest ostry lament i ostra deprecha. Dostał od Fiodora w prezencie boczek oraz namówiony przez redaktora chce zaapelować, żeby nie sprzedawano fajerwerek, bo ręce urywają dzieciom. Podczas tego lajta dochodzi do kolejnej zaczepnej rozmowy telefonicznej z Krakowem. Wybucha afera kiełbasiano-pasztetowej wigilii okraszonej mięsożernym buddą na Mozarta, który napiera również w Belwederze. Mówił właśnie, że tutaj piszą, że major kiełbasy jadł wigilię. Już nie raz w szkole pisał. I że na parapecie u Moniki zamiast krzyżyka to stoi ta... Budda. A Budda, to ty już wiesz. No. Krzysiu. Dzień dobry. Mów głośniej trochę. No, słuchaj, przyjedziesz czy nie? Ale to może jutro. A dzisiaj nie? A po co ja ci pójdę? Porozmawiać. Ale jak mi ze mną zawsze rozmawiasz, to jest nieporozumienie. Tylko to przyjedziesz czy nie? Mów otwarcie. Ale nie dzisiaj. Masz dzisiaj przyjechać. A co jest? Siedzieć na dupie. A przepraszam bardzo. A to co ja tobie mam kurtkę kupować? Buty? Właśnie, prawnie będziesz odpowiadać. Właśnie. Będziesz miał... Ja chcę... Daj mi Monikę. Do kamery, Krzysiu. Daj mi Monikę. Dajmy Monikę. No halo. No. A co ty, już go straszę, że cię rzeczy... Ja nie straszę, Monika. Monika, ja nie straszę, przyjedziecie, to ci pokażę pismo. Na oczy. No nie interesują, bo ja do ciebie też mogę pismo napisać. Słuchaj, ale to radca prawny napisał, wiesz. Ale to dobrze, to ja cię przywiozę od radcy prawnego. Co mówisz? Słucham? To nie, ubranie wydam jemu, bo mnie ubranie jego niepotrzebne. Do kamery, Krzysiu, mów. Wiesz, ale samochód to nie. No dobra, będziecie wzywać, ja pokażę pismo od radcy prawnego, co jest napisane, że w domu moim to jest moje. I koniec. No dobra, wzywajcie na mnie i wojsko nawet, wiecie? Bywajcie tam. Ojcie się i wszystko. Przepraszam bardzo, bo ja zapytałem, czy przyjedziecie, a wy nie chcecie przyjeżdżać. To jak mam odpowiadać? Ja pięknie odpowiadam, a major mi pięknie odpowiada. A major mi pięknie mnie obrażał. Dobra, Monika, bywaj tam. Kamery są twoje i samochód. Na pewnie. Przecież miał dwa samochody. W niedzielę byś jeździł Audi, a w poniedziałku do soboty
Asterką sprawy załatwić, tam tak. Zawiadomienia pisać, a nie. Bo lepiej, Astra mniejsze jest od Audi. No. A w niedzielę, czy do kościoła, czy... No. Jak... A 700 zł to? Niech ona nie musi, że ja oddam. Jest, że pobity i tak okradziony. Dalej. Okradziony. Okradziony. Niech czeka. Niech idzie na trójkę i domaga się. No tak, no. I domaga się. Od kogo ma się domagać? Od człowieka, od którego okradli? Tak. Od ode mnie? U mnie byli pieniądze. No. A że mnie pobili przez majora, to jest od majora. Brydo, od majora ma się domagać. Krzysiek, pytają widzowie, czy będziesz dla księdza dawał jakąś kopertę, coś w kopertę, czy nie? Ale co? Dla księdza na kolędę. Zawsze. Zawsze coś tam rzucisz, nie? No. Zawsze ci daję. Ktoś nie wie ile. Nie wie. Ale zawsze daje się więcej niż mniej. Więcej niż mniej. Jak to rozumieć? Więcej niż mniej. A ile to mniej, żeby wiedzieć co więcej? No, to jest taki zwyczaj. Aha. Warmiański. Warmiański. To nie tylko warmiański, ale i podlaski wszyscy. Daje się w kopertę, wkłada się tyle, ile trzeba. No. Nikt nie wie. I ksiądz nie wie. Halo! No to co, Krzysiek, przyjechać? To zależy od was, po 30%! Ale o 5 rano dzwoniłeś do mnie, gdzie przyjeżdżam. O 5 rano mi dzisiaj obudziłeś przecież. To co, przyjedziesz czy nie? No przyjadę, jeżeli obiecasz, że nie będzie kłótni. Majorem, bo ja tam... A major, nie kobieta, że niby nie kłóci ze mną. Przepraszam bardzo, ja jestem tu gospodarzem. Major musi się podporządkować się do gospodarza. Nie, major się nie musi podporządkować. Musi się podporządkować. A co ja będę przed majorem klęczeć? Może polecę szukać jakiejś sklepczyny święta i buciki kupować, tak? No musiałam sobie iść kupić. A, bo on dorosły chłop. To, co jest w domu moim, to jest moje. Zapłaci za mieszkanie, to... 82,5 tysiąca. 82 tysiące z groszami plus odsetki, to jemu będzie zwrócone. 82 tysiące. Tak. To jak chcecie, wiecie, to słuchaj, to robicie nie po bożemu. A wiesz, co u ciebie na parapecie stał? Co? Budda. No jest Budda u mnie na parapecie, co? No, to ty w Boga wierzysz? Ale w którego? No w Buddę. A Budda nie jest Bogiem. Jakże nie, twoim Bogiem. Nie, zapytaj, czy ona katolik, czy ona chuj. Budda jest twoim Bogiem. Budda to twoim Bogiem. A przeczytaj tą historię, jak to było naprawdę. A, no ja wiem, jak naprawdę było, ja wiem, jak naprawdę. I właśnie. Bóg jest jedną w trzech osobach. Kiełbasy jedli na Wigilię. O. Powiedz, że kiełbasy. A wy co jedliście na święta? Na Wigilię. A poczekaj, a Fiodor katolik? Co? Fiodor katolik? Powiedz, że jadł pasztet major jadł na Wigilię. Słuchaj. Bo Budda twój powiedział, proszę bardzo, możecie jeść teraz kiełbaski, tak? Nie, bo Budda był wegetarianinem, nie jadł. Nie, Budda był wiesz co? Kiełbasianym. Nie, Budda nie, był wegetarianinem. Jakże nie, jadł kiełbasę, ho, 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 i pasztetu. On taki właśnie gruby jest, że od kiełbasy i od pasztetu. Czekaj, ja muszę zadzwonić później, bo Budda mnie napiera. Budda mnie napiera. Dobra. Leć, zostałem mnie samego i tak. No ja muszę, bo ja muszę też do rodziny pojechać tam dalej. Wiem. Zabierz to. Ale jutro pamiętaj, słyszysz? Ma przyjść jutro Jarek, Meksykano. Ja zobaczę, że ja leżę. Piwny. Nie gadaj takich rzeczy. Tego samego dnia widzowie dochodzą do wniosku, że cytat: Meksyk wymienił działkę z domem na mieszkanie własnościowe z dopłatą, czyli oprócz kwadratu dostanie jakąś ilość gotówki. Bobolska sadyba nadaje się do rozbiórki. Mieszkał będzie z matką, psem i kotem. Jarku, Meksykanie, ty nie masz nawet podwórka! Zachęcam do zapoznania się z playlistą Kroniki Uniwersum. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. O, i chciałem jeszcze kuzynkę właśnie Moniki. Właśnie słyszałem, że tam święta nie za bardzo. No u mnie po prostu też myślałem, że będzie nie tak, ale jakoś po prostu polepszyło się.